Halo, halo, witamy, cześć, witajcie. No jak co każdy miesiąc odpalamy dzisiaj turkusowe siadanie o 9:00. Miesiąc temu mieliśmy mieć spotkanie z Wiktorem, dzisiaj Wiktor dotarł, będziemy mówić o DAO, czym jest DAO, o co tutaj wszystkim chodzi, więc to jest bardzo świeży temat, nawet ludzie z branży IT, którzy teoretycznie w tym siedzą, nie do końca jeszcze wiedzą, o co tutaj chodzi, więc temat dzisiaj jest mocno pionierski, ale podkreślam, że to jest temat z praktykiem, więc pomimo, że to jest bardzo świeży temat na rynku zarówno IT, jak i samoorganizacji, no jest to temat z praktykiem. A jeszcze o co chodzi w turkusowych śniadaniach i w ogóle w turkusie, to na szybko jeszcze tylko wspomnę o 3 filarach turkusu. Mamy 3 filary. Pierwszy to jest samoorganizacja, kolejność jest bez znaczenia. Dzisiaj będziemy mocno mówić o samoorganizacji z takiego właśnie punktu praktycznego i technologicznego. Drugi filar to jest po co robimy to, co robimy, tak? Czyli sens ewolucyjny tego, co robi organizacja. Czyli jak jeździmy z samochodem, to nie jeździmy od stacji benzynowej do stacji benzynowej, tylko załatwiamy swoje sprawy, a tankujemy, kiedy potrzebujemy. I tak samo w tych organizacjach pieniądze są, bo muszą być, ale one nie są celem samym w sobie. I trzeci filar to jest pełnia, czyli być autentycznym. Jeżeli mam smutny dzień, to mam smutny dzień i w domu, i w pracy. Nie zakładam masek, nie gram w gry korporacyjne, więc to są 3 filary turkusu. A o naszej społeczności można też poczytać na naszej stronie turkusowesiadania.pl. Tam jest dużo materiałów ze spotkań już z 5 lat, już chyba 6 rok leci. Także to jest zdjęcie naszej konferencji 2019, konferencja ogólnopolska. Spotykamy się w różnych miastach, chociaż teraz ostatnio dosyć często w online. Natomiast Wiktor, dzisiaj nasz gość, jest z Warszawy, także będzie dwumiastowo. A ja już, że tak powiem, łączę Wiktora. Wiktor, włączam się. Cześć, Wiktor. Cześć, cześć wszystkim. Wiktor jest praktykiem, fundraiserem, deweloperem DAO. Wiktorze, ja oddaję Ci głos. Jestem bardzo ciekaw tego tematu. Dobrze, dobrze. Cześć wszystkim. Miło mi tutaj być. Wybaczcie za to, że to się stało w ostatnim tygodniu, ale mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli tego nadrobić z nawiązką. I to, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy, to temat jest związany z technologią blockchain. Natomiast nie należy się obawiać ani bać tego, że o matko, co to znaczy, albo czy to jest związane z hazardem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo blockchain to nie tylko spekulanctwo na temat ceny Bitcoina i jakieś tam oszustwa związane z jakimiś projektami krypto ze względu na niską regulację tego sektora prawną, ale to jest po prostu technologia. Technologia, która ma dużo różnych zastosowań i technologia, która może zmienić nasze życie w jakichś różnych ciekawych aspektach. No i ja właśnie też mam nadzieję, że tą prezentację widać, więc jakby tak już ją zaczynając. Dobrze, super. to pierwszy slajd nie jest jakiś najważniejszy, ale chciałem trochę też powiedzieć, dlaczego, jak to się zaczęło ze mną i dlaczego, jak do tych DAO, jak w ogóle ten blockchain, bo ja na początku to byłem sympatykiem turkusu również i w sumie tutaj się już znamy całkiem sporo. Pomagaliśmy robić jakieś turkusowe śniadania nawet w Krakowie, pamiętam dawno, dawno temu, 2-3 lata temu. Dokładnie to była ta konferencja, którą pokazywałem na slajdzie z 2019. Tak jest, ale było świetnie. I od kiedy pierwszy raz, właśnie na drugim roku studiów, przeczytałem tą książkę Lalu i to było po angielsku, że można inaczej, tak, a po polsku, a pracować inaczej, a po angielsku było Reinventing Organizations i tam The New Purpose Driven Organization Model, coś takiego, nie? I to mnie zainspirowało, bo to było na jednym takim spotkaniu networkingowym, które pomagałem organizować z różnymi przedsiębiorcami. Nagle tak słyszę, turkus, ludzie tak mówią, turkus, to co znaczy turkus? I tak jeden mówi, że tam jest turkusowy, drugi mówi, że jest czerwony i tak dalej. Myślę, co to chodzi? I tak dużo tych kolorów było, tak mi się tak spodobało. Koleżanka też na studia zarządzania robiła jakieś tam prace na temat tego turkusowego zarządzania, no i pomyślałem, że przeczytam tą książkę. Jak przeczytałem tą książkę, to mi się oczy otworzyły i jakby pierwszy raz w życiu ktoś dał mi takie wewnętrzne przeświadczenie, że to nie musi być tak, że ciągle tylko i wyłącznie jakby taka drabinka szczurowa korporacyjna i musimy się wspinać po
czasami po plecach innych, czasami nie, ale jakby takie politykowanie się wewnętrzne i prześcigiwanie się w różnego rodzaju wynikach, jakieś formalne role i takie często ograniczenie inicjatywy i narzucanie jakby pewnych organizacyjnych standardów, które nie do końca jakby odzwierciedlają to, co się tak naprawdę dzieje najbliżej tego dolnego skrawka tej organizacji albo koło klienta. No i tak się zainspirowałem tym turkusem, że zacząłem potem jakby coraz głębiej wchodzić w to całe zagadnienie. Między innymi właśnie pomagając w tych różnych organizacjach, tych spotkań, czy tam też po prostu biorąc w nich udział. No a ostatecznie nawet napisałem magisterkę na temat turkusu. Zbadałem 5 różnych organizacji w Polsce, które mianowały się tym mianem, że są turkusowe. No i mi wyszło, że jedna była niewiarygodnie turkusowa i do dziś jestem pod wrażeniem tego, że byli w stanie w ten sposób operować. Druga była taka całkiem turkusowa. Dwie były takie, że no, że w sumie to jakby, bo to też wiadomo, że to nie jest tak, że ktoś musi totalnie jakby być fanem turkusu, żeby turkusowo zarządzać. Dlatego też, że to słowo czasami w kręgach przedsiębiorczych ma takie negatywne odzwierciedlenie, bo niektórzy kojarzą to z takimi organizacjami, które rozwaliły swoją całą jakby tam strukturę, powiedziały, dobra, róbcie co chcecie i jesteśmy turkusowi. A to totalnie o to nie chodzi. Ma znacznie większą głębię, trzeba zrozumieć po prostu to znaczenie formalne, przywództwo na przykład, żeby mogło to jakoś funkcjonować. No i te dwie organizacje były takie, że coś tam niby robiły, ale to raczej było jakby związane z tym, że były takimi nowymi jakby organizacjami, jeszcze takim startupowym trochę charakterze i jakby nie tak, że jakby nie wydawało mi się i tak jak zrobiłem tę analizę, to też mi się tak z tego wyszło, że raczej by chyba nie zostały zbyt długo turkusowe, bo to było bardziej natura tego, gdzie firma się znajdowała, a nie natura tego, jak chcieli pracować ze sobą. No i trzecia, a czy piąta, która mówiła, że jest turkusowa, ale wydawała, ale jak zrobiłem tą analizę, to mi wyszło, że ojej, chyba totalnie nie jest turkusowa i to tylko szef mówi, że jest turkusowy i że wszyscy są turkusowi, bo on chce, żeby wszystko było turkusowe. więc tak to było. No i między innymi później pojawił się ten bull run, czyli jakby ten moment, kiedy Bitcoin zaczął rosnąć na cenie dosyć mocno. No i ja się też wskoczyłem w ten świat kryptowalut, zacząłem się uczyć na temat blockchaina, co to znaczy, z czym są związane te kryptowaluty poza Bitcoinem, bo jest dużo różnych blockchainów, dużo różnych kryptowalut. No i zacząłem się tak z początku tylko inwestycyjnie interesować kryptowalutami, ale potem zacząłem odkrywać, że w tym świecie tak naprawdę prawie każda kryptowaluta jest powiązana z jakimś projektem biznesowym albo technologicznym i że to jest tak jakby dostać nagle dostęp do takiego przedsionka startupów i masz możliwość jakby zainwestowania w wiele różnych projektów biznesowych na ich wczesnym etapie, co wcześniej jest jakby w takim normalnym świecie jest dostępne dla dużych inwestorów, którzy przychodzą z dużą ilością pieniędzy, mają jakieś kontakty, za zamkniętymi drzwiami umawiają się na jakieś udziały w firmie i tak dalej, a w tym świecie krypto się okazuje, że można też poprzez takiego rodzaju tokeny i tak dalej. Marcin, ja się podzielę później tak tymi nazwami, będę sobie też przypomnieć, ale zaraz może sobie otworzę ten dokument, bo mam potem na komputerze jeszcze tę analizę zrobioną i wtedy się może przedstawię. Chociaż, a nie, wiesz co Marcin, jednak nie, bo w sumie pamiętam teraz, że poprosili, żeby było anonimowo, więc lepiej, żebym nie mówił ich nazw. Dobra, to może lepiej tak, bo już powiedziałem mniej więcej, kto jak coś tam, jak im wyszło. Mogę tylko chyba jedną to powiedzieć, która naprawdę turkusowa była, bo wydaje mi się, że nie byliby źli, gdyby ktoś po prostu powiedział, że coś pozytywnego na ich temat. To się nazywała firma Software Mill, to pamiętam do dzisiaj. Jest taki software house technologiczny. Też polecam sobie ich obczaić. Tak, mamy na śniadaniach opisanych. Jest super, no. Są świetni. I dalej ten. Więc i w tej przygodzie krypto, sprawdzając te wszystkie projekty, były też taki koncept, bo tam jest dużo, jakby w tym blockchainowym świecie jest dużo różnych jakby nisz, ale jedną z nich właśnie było te DAO. I tak kurczę, na początku tak jakby nie dostrzegałem jakby żadnego potencjału w tym i nie widziałem tych koneksji, ale dopiero później zacząłem się tym głębiej interesować. No i razem ze znajomymi tutaj moimi w Polsce wpadliśmy na taki pomysł, że każdy z nas uczył się trochę o tym blockchainie, każdy z nas chciał się trochę
wyedukować, więc pomyśleliśmy sobie, że dlaczego by nie zrobić wspólnie DAO, pierwszego polskiego DAO, czy coś takiego, i żeby nie tylko uczyć się razem, ale uczyć się razem, dzielić się tą wiedzą z innymi i żeby może jeszcze inni z nami się uczyli. No i robiliśmy to, chociaż mieliśmy bardzo małą wiedzę na temat tego, jak to zrobić. I przez jakieś tam pół roku czy rok tak zwane Unimind istniało i w sumie nadal istnieje, ale już tam się prawie nic nie dzieje. I próbowaliśmy na wiele różnych sposobów właśnie edukować ludzi na tematy różne, czyli jakby tam analizy różnych tematów rynkowych, jakieś tam pomoc w analizie wykresów, pomoc w jakimś takim najzwyczajniejszym świecie zaznajomienie się ze światem Web3. Web3, czyli krypto, bo to też jest jakby taki synonim blockchain, krypto i Web3. To jakby taki synonim świata tego całego, całej niszy rynkowej. No i dużo ludzi do nas dołączało, byli zaciekawieni i wchodzili i chcieli się uczyć razem z nami, pomagali nam i tak dalej. Dużo różnych ciekawych z tego znajomości wyszło. No ale totalnie jakby nie zrozumieliśmy tej całej idei, jak to ma funkcjonować i stworzyliśmy tylko wolontariat, czyli każdy, kto do nas przychodził, to mógł coś zrobić, ale w sumie nic z tego nie dostawał i jedyne co to może networking jakiś z tego wyciągał. I to nie było w żaden sposób takie możliwe do utrzymania na dłuższą metę, bo nie miało sobie żadnego modelu biznesowego, który by sprawił, że moglibyśmy rozszerzać tą działalność jakoś dalej. No, ale w trakcie tego, kiedy rozwijaliśmy to polskie DAO, to właśnie chcąc się uczyć więcej na temat DAO, dołączyłem do jednego z takich największych społecznych DAO dla programistów Web3, mimo że nie jestem programistą. Mieli taki program stypendialny, tak, no, żeby po prostu, że jeżeli ktoś chce się dostać do DAO, bo tam, żeby się dostać do tego DAO, trzeba było kupić sobie tak jakby klucz, żeby się tam dostać. Nie chcę używać słowa, to tak, bo to było NFT, ale postaram się nie używać słów takich, które mogą być nieznajome tutaj wszystkim osobom, więc mówię klucz do tej jakby organizacji. I dostałem dzięki temu dostęp i dzięki temu mogłem być w całym tym ekosystemie w środku i zacząć jakby odkrywać, co tam jest, nie? I na początku to było bardziej, że tylko jakby chodziłem, działy się tam jakieś spotkania, jakby tam wszystko się odbywa na Discordzie, to Discord to taka aplikacja do czatów. Na początku swojego istnienia była głównie dla graczy, ale teraz bardzo dużo właśnie organizacji w tym świecie blockchain, web, krypto używa Discorda, żeby zarządzać swoimi społecznościami. No i dużo DAO się też zarządza poprzez Discorda, chociaż powstają nowe rozwiązania, już widzę, tak, coraz szybciej powstają różnego rodzaju platformy, żeby zarządzać swoimi DAO-sami właśnie poza Discordem i jakoś tak, ale tak naturalnie rzecz ujmując, najwięcej ludzi używa Discorda do zarządzania tymi społecznościami. No i na tym Discordzie było dużo różnych aktywności, bo to DAO w tamtym momencie się dzieliło na gildie i to były gildie marketingowe, jakaś gildia pisarzy, gildia społecznościowa, gildia programistów i tak dalej. No i zacząłem uczęszczać na spotkania z gildii tam chyba marketingowej oraz nie pamiętam tej drugiej. No i trochę się zacząłem udzielać, zaproponowałem, że pomogę im trochę się rozeznać w ofercie grantów, jakie są na rynku, żeby może albo to dało, co całe developer DAO, bo tak się nazywało ta DAO, developer DAO, pomóc albo im zdobyć te finansowanie, albo projektom, które wychodzą spod nich, bo dużo tam bardzo było założycieli, którzy tworzyli właśnie swoje startupy, szukali współpracowników, szukali ludzi, którzy chcieliby wspomóc ich projekty. I właśnie jakby taka największa wartość to było to, że ludzie się tam łączyli, żeby stworzyć takie ciekawe projekty. A zacząłem robić te granty, dlatego też, że akurat wtedy był stworzony hackathon, a hackathon to jest takie wydarzenie, gdzie spotykają się ludzie ze sobą w jakąś określoną ilość czasu. Ten hackathon był na tydzień i przez tydzień osoby, które siebie wcześniej nie znały, łączyły się w zespoły i musiały opracować jakiś pomysł na biznes, jakiś projekt technologiczny głównie. I się połączyłem z programistą z Wielkiej Brytanii i jeszcze z jakimś programistą chyba z Nigerii. I zaczęliśmy robić projekt. Ja byłem taki, że nie znam się za bardzo na tej technologii i tak dalej, ale mogę pomóc jakoś marketingowo, biznesowo i tak dalej. No i to się udało. To była jakby taka platforma edukacyjna, więc szybko zrobiliśmy MVP, dostaliśmy jakieś tam małe finansowanie. No i żeby to dalej rozwijać, to właśnie trzeba było też szukać tych grantów, więc i tak zacząłem robić tą pracę, więc myślałem, że zrobię to też dla developer DAO. Zostało to rozpoznane, no i później
parę osób do mnie przyszło w tym DAO, powiedziało, że bardzo ceni sobie taką pracę i myśli, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie pomóc ludziom zdobyć finansowanie na ich projekty. I na początku było parę inicjatyw, które poupadały szybko, bo to było tak najpierw, że miał być zespół grantów, ale jedna osoba poszła do innego zespołu, raczej zespół w sensie, że odeszła z DAO i poszła robić swój własny projekt, potem był jakiś tam pomysł na inkubator, który szybko upadł tylko dlatego, że było powiedziane, że nie mamy za bardzo dużo teraz aż osób, które by się za tym zająć, ale potem na koniec dnia i tak ze społeczności wyszła propozycja dla stworzenia takiej pozycji fundraising operatora, czyli pozyskiwacza funduszy. No i ludzie zaczęli nominować konkretne osoby ze społeczności, że kto by mógł coś takiego zrobić, kto by mógł się przysłużyć, a i ta pozycja była normalnie taka płatna, opłacana, tylko że na sezon, bo akurat DAO funkcjonuje w sezonach najczęściej. No więc na pierwszy sezon, bo to był sezon zero, kiedy dołączyłem, czyli jakby wszystko się tam jeszcze klarowało, co ma być i jak być. No i sezon pierwszy to ja oraz taki mój teraz znajomy dobry ze Stanów Zjednoczonych zostaliśmy wybrani wspólnie na tę pozycję pozyskiwaczy grantów, czy po prostu funduszy dla developer DAO. Zerknę sobie, tutaj widzę, że coś na czacie jest. Czy są jakieś ciekawe pytania? Nie, ale... To Marcin był jeszcze raz. Jeszcze raz? Okej. Okay. Tak, to był... Nie, w sensie to Marcin cały czas. Także ja proponuję, żebyśmy przeszli dalej ze slajdem, bo tych slajdów masz sporo, a jesteśmy na pierwszym. Tak. Ale myślę, że coś takie interesujące to intro, bo pokazuje jakby tak, w taki ludzki sposób, jak to można w ogóle się do tego dostać, jak to działa i taki organiczny sposób, w jaki to wszystko wypłynęło, czyli tak jak najczęściej w turkusowych organizacjach w sumie inicjatywy się powstają. No i robiliśmy tą pracę przez pierwszy sezon. I teraz tak, jak mamy tutaj akurat na tym slajdzie, to jest akurat moja interpretacja taka graficzna właśnie tych kolorów zarządzania Lalu na temat tylko swojego zarządzania. Czyli tutaj mamy tą czerwień, bursztyn, oranż, zieleń i turkus. No i mamy te różne style zarządzania, są związane jak kolakracja, socjokracja, doktryna jakości naszego Andrzeja Bickle oraz zarządzanie partnerskie. To często ludzie, niektórzy w firmach lubią mówić, że my nie jesteśmy tylko słowo zarządzani, ale my mamy zarządzanie partnerskie, bo czasami się po prostu nie chcą identyfikować z jakąś konkretną doktryną ani filozofią, tylko chcą pokazać, że jakby mają bardziej płaskie strukturę zarządzania. No i tutaj jeszcze czasami ludzie mówią, że po prostu pracujemy agile albo płasko, albo jakoś tak. No i jak to się łączy z tym DAO? I co to właściwie w ogóle znaczy, ten skrót DAO? DAO to z angielskiego języka zdecentralizowana, autonomiczna organizacja. Po polsku by to było ZAO. No ale to w sumie to, co właściwie to znaczy? No bo ciągle tak trochę ciężko to zrozumieć. No więc tak, przygotowałem takich parę grafów, które mam nadzieję, że pomogą jakby rozjaśnić tą sytuację i będę porównywać normalną organizację z właśnie taką organizacją DAO, z naszej normalnej organizacji. I też jakby warto w trakcie tego, jeżeli już jesteście zaznajomieni z turkusem, a większość z was powinna być pewnie, można sobie jakby takie połączenia też znajdywać, jak to było na przykład w tej książce Lulu tłumaczone, jakie są różnice między normalną organizacją a turkusową, a tu będzie jako między normalną a DAO i bardzo dużo z tych rzeczy jest takich spójnych, jeśli chodzi o filozofię turkusową. Mógłbyś ukryć ten pasek od szerowania screena, bo zasłania napis. Przepraszam. Dzięki. Dobra, więc mamy przełożonego, który daje zadania dla pracowników. Bardzo zwyczajne, normalne zadanie działa. No, a w DAO mamy kontrybutorów, tak się najczęściej mówi, którzy robią zadanie, które było wyznaczone przez protokół, czyli jest na protokole. Protokół to jest tak jakby technologia i ona może być tak zaprojektowana, że wchodzicie sobie na stronkę internetową i tam macie po prostu rozpisane. Jak zrobisz to dostaniesz to. Czyli jakby masz jakieś odpowiednie wskaźniki wejściowe i jak je osiągniesz, to masz wskaźniki wyjściowe. I to jest taka jakby teoria idealna DAO, bo potem jak się okaże, ciężko jest wprowadzić coś takiego w praktyce, ale niektórzy dają radę, bo ten protokół wtedy właśnie nagradza tych kontrybutorów i
Dlaczego autonomiczna organizacja? Bo nie ma potrzeby na pośrednika, który byłby pomiędzy wykonawcą zadania, a tymi zadaniami, które są zlecane dla ludzi, którzy są częścią tego DAO. Czyli taka organizacja, która nie wymaga ufać sobie nawzajem. To jest chyba największa różnica między Turkusem a DAO, bo jeśli stworzy się taki system, gdzie rzeczywiście ludzie po prostu pomagają organizacji poprzez wykonywanie konkretnych zadań i tego protokół jest tym, który sprawdza, czy to jest prawdziwe, czy te wskaźniki wejściowe były słuszne i jakby potem on wypłaca nagrodę, więc rzeczywiście ludzie, którzy są częścią takiego DAO, nie muszą sobie za bardzo ufać, bo zamiast tego jest protokół, który może tą całą funkcję zaufania przejąć, żeby sprawiedliwie wszystkich wynagradzać. Czasami jest jeszcze gdzieś jakieś potwierdzenie pomiędzy, tutaj jest jakieś tam albo sędzia w sensie arbitraż, jakieś osoby z organizacji albo społeczność po prostu głosuje na przykład nad niektórymi przejściami. Chociaż tutaj już wtedy na przykład autonomicznie by nie było tak zasady. Ale jest to coś, co często się dzieje. A to protokół, rozumiem, że coś takiego jak w tym momencie w firmach jest jakiś proces opisany, tak? No, trochę ponad to, bo nie chcąc wchodzić zbyt głęboko w technologię blockchain, chyba że będzie takie zapotrzebowanie w czacie, blockchain nam pozwala na właśnie fakt, że możemy to zrobić bez potrzeby ufania innym, jest możliwy tylko dzięki temu, że ten protokół jest zbudowany na blockchainie. Dlatego, że ta technologia, nie wchodząc w technikalia, pozwala nam potwierdzić jakieś zdarzenie w internecie ze stuprocentową pewnością, że wszystko to, co się stało, miało miejsce, nie jest to w żaden sposób oszukane, nie jest to udawane, tylko że wszystkie jakby dane na temat tego zdarzenia są dostępne publicznie dla wszystkich. Każdy ma dostęp do tego, żeby sprawdzić kto, co, komu przelał, co się stało, o której godzinie, jakie były atrybuty, wskaźniki tego wydarzenia itd., itd., itd. I nie da się tego łatwo zhakować, bo trzeba byłoby, jakaś osoba musiałaby przyjąć prawie cały protokół, prawie całą sieć, a to wymagałoby olbrzymich ilości pieniędzy, znacznie większych niż by się opłacało w ogóle przejąć taką sieć. Więc dzięki temu właśnie więc to jest jakby dzięki technologii blockchain możliwe, że to nie jest tylko właśnie zasada, którą sobie ktoś powie, róbcie tak, a potem ludzie sobie między sobą to robią. I jakby ty możesz się domyślać, że oni zrobili tak, jak to powinno być, ale nie wiesz tego, tylko to jest coś takiego, że ludzie to robią, ty to widzisz i możesz zawsze to sprawdzić na tym blockchainie, czy to zdarzenie się odbyło i kiedy się odbyło i co się dokładnie stało. I to jest jakby ta różnica. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. No ja mniej więcej to kojarzę, także dla mnie tak, mam nadzieję, że ktoś, kto w ogóle nigdy nie słyszał, też zrozumiał. Ale generalnie chodzi o to, że jest pełna transparentność, wiadomo, kto co zrobił, na jakich zasadach i mamy pewność, że ta informacja jest prawdziwa. Tak jest. Dalej, jeśli chodzi o rekrutację. W normalnej organizacji kandydat przechodzi przez rekrutację, która jest trochę taką ścianą między organizacją. No jeśli mu się uda, no to wchodzi do organizacji. A w DAO organizacja istnieje i ma takie bardzo niewyraźne granice, bo kandydaci mogą jakby przyjść zewsząd. Akurat deweloper DAO, żeby się dostać, po prostu wystarczy zakupić sobie tamto ten klucz do wejścia do DAO, albo ktoś ci go ofiaruje w prezencie, albo masz jakąś tam już tokeny, bo teraz jeszcze doszły tokeny, że poza tym, że ma się klucz, to jeszcze można, że jak twoje konto ma ileś tam tokenów, to też możesz być w tej organizacji. No jakby wtedy masz dostęp do całej organizacji, możesz patrzeć na wszystko, co się dzieje i jeśli będzie jakaś pozycja, to możesz się też na nią zgłosić i dzięki temu jakby zacząć być częścią tej organizacji w pełni i być po prostu, no, nie tylko pracownik, ale no pracownikiem tak naprawdę też dla dobra tej organizacji, dla dobra tej społeczności, która w tej organizacji istnieje. W normalnej organizacji przełożony ma kontrolę nad innymi działami, gdzie są inni przełożeni, którzy mają kontrolę nad innymi pracownikami, a w DAO mamy takie właśnie kręgi holakratyczne w sumie, gdzie gildia jakby często jest tak, że właśnie to jest jakoś tak, jeśli to są takie społeczne jakby DAO, to
to są tego rodzaju gildie wyszczególnione, czyli jakby no, różnego rodzaju można to kojarzyć z działami, czyli że ci są od marketingu, ci są od designów, ci są od community, czyli społeczności. No aczkolwiek to, co jest inne niż w takiej normalnej firmie, gdzie to wszystko jest jakby za tymi drzwiami, że każdy zawsze może na te spotkania przyjść, to nie jest zamknięte, to wszystko jakby się wymienia ciągle między sobą i to, że kontrybutor jest w jednej gildii, nie ogranicza go w żaden sposób, żeby nie mógł być w drugiej albo w dwóch na raz. Co jest też tutaj zaprezentowane przez tego tam gildia 1, gildia 4, że to jest ten jeden kontrybutor między dwóch gildii. Więc to jest też taki bardzo płynny, elastyczny system, gdzie ludzie jakby mogą bardzo swobodnie przechodzić między tym, co im się najbardziej podoba, albo gdzie czują największy zew, sprawdzić sobie, co im się najbardziej podoba, jeśli zdobędą później zaufanie i tych osób w tych gildiach, no to będą mogli też właśnie podjąć konkretne jakieś stanowiska bądź zadania. Ale to chwila, bo to jest takie małe zaprzeczenie. Powiedziałeś, że jeżeli zdobędą zaufanie, to będą mogli wejść dalej. A jak to się ma do tego, że na początku mówiłeś, że to protokół sprawdza jak gdyby tą pracę czy tego człowieka i nie, zaufanie nie jest tutaj istotne? Mhm. Tak, bo tam bardzo tylko krótko na ten temat powiedziałem. Powiedziałem tylko i wyłącznie o tym, że to jest taka idealna teoria, bo DAO samo w sobie jest takim bytem, które w ogóle nie powinno mieć takich gildii, jak tutaj są przedstawione, gdzie ludzie jakby współpracują w ten sposób, tylko powinno być tylko i wyłącznie jakimś takim protokołem, że jest konkretna rzecz, którą chcemy od ludzi jakby wyciągnąć, w sensie jakaś akcja, no więc dajemy jakąś tam odpowiednią nagrodę, to jest potem przez ten protokół nagradzany, może być to jakby prosty protokół, że zrób to i dostaniesz to, może być to skomplikowany protokół, czyli nie wiem, zrób to, potem tamto, jeszcze potem to się dzieje, potem poczekaj trochę i potem nagle masz to. Ale zapomniałem rzeczywiście wspomnieć o tym, że większość tych osób, które dzisiaj istnieją, to nie ma takich zasad, które są rozpisane na protokole i to wszystko sobie działa bez nich. Są niektóre, które rzeczywiście dają radę, a dlatego tak nie jest, bo ta technologia wymaga dosyć dużego zaawansowania technologicznego, to znaczy że takiego ekspertyzy, to znaczy, że żeby zaprojektować taki system, który rzeczywiście nie upadnie z jakichś tam nadużyć użytkowników, że na przykład źle zaprojektowaliśmy system, nagle się okaże, że ktoś może zrobić bardzo wiele kont, na przykład założy, rozrzuci na niewiele różnych jakby tam finansów, żeby móc ich używać, potem nagle się okaże, że jedna osoba to 20 osób, potem ona ma jakby jakąś nieuczciwą przewagę czy coś takiego. Trzeba jakby różnego tego typu atakom czy jakimś takim nadużyciom zapobiec, więc od różnego rodzaju jakby przemyślenia, w jaki sposób to zrobić, system bezpieczeństwa do tych protokołów i tak dalej. No i tym, którym się udaje rzeczywiście tworzyć takie zdecentralizowane, autonomiczne organizacje, które są takie prawdziwe w teorii, jest niewielu, bo wymaga to rzeczywiście przemyślenia bardzo zgłębnie całej sytuacji, to znaczy wszystkich in and outs, wszystkich jakby wyjściowych, co ludzie mogliby zrobić, a nawet, a jeżeli w końcu skończymy takie jakby myślenie jakby designowe i nam się nawet okaże, że nie jesteśmy w stanie powstrzymać niektórych negatywnych akcji, to żeby je zminimalizować do takiego stopnia, żeby miały wpływu na całą resztę protokołu i całego projektu. To, co teraz tutaj dalej omawiam, to jest pokazanie, jak to wygląda w praktyce w wielu innych DAOsach, które nie mają po prostu takiego idealnego, teoretycznego zastosowania tego protokołowego. Mogą się nim wspierać, na przykład jest pewna część organizacji, gdzie wystarczy zaangażować się w protokół i to działa, ale druga część organizacji, która na przykład jest odpowiedzialna za markę tej organizacji albo za zarządzanie społecznością, to się właśnie zarządza w taki bardziej społeczny sposób, czyli taki już bliżej turkusowy, bo wtedy już ten protokół, jego użytkowanie jest ograniczone, a coraz bliżej takiego po prostu koordynacji ludzkiej między sobą. Więc dziękuję, że mi tutaj wypointowałeś, bo rzeczywiście na początku chciałem podkreślić to mocniej, ja tego nie zrobiłem, że to jest takie idealne, tak samo trochę jak w turkusie, nie? Że nie każda organizacja, która jest mówi, że jest turkusowa, to znaczy, że jest 100% turkusowa, wszystko jest turkusowe i że wszystko jest dokładnie tak samo i tak dalej. Tylko każdy jakby to na swój własny sposób ubiera. Niektóre są mieszaninką wielu różnych kolorów,
No i tak samo w tych DAOsach jest, że niektóre są totalnie stricte w 100% zarządzane przez protokół, ale to jest raczej taka mniejszość i to, taki, to mniejszość dlatego, że po prostu mają bardzo dużą ekspertyzę technologiczną i dobre finansowanie oraz po prostu deweloperów, którzy się na tym znają, żeby zrobić coś takiego, co działa i co nie ma w sobie takich bugów, że tak powiem, które by zepsuły cały system. No a reszta musi się albo ten jakoś tak manewrować między tą hybrydą, albo po prostu stać się takimi społecznymi DAO. I społeczne DAO, którym na chwilę obecną też jest deweloper DAO, to właśnie chciałem to powiedzieć trochę później, jak będę pokazywać się różne rodzaje tych DAO, ale z perspektywy odpowiedzi na to pytanie, ostatnia rzecz, to jest istotne, to na przykład to, że my to, co tutaj robimy, co jest takie DAO-like najbardziej, to jest to głosowanie wspólne, gdzie każdy członek tej organizacji ma swój udział w niej poprzez zaangażowanie, które jest wyznaczone przez ilość tokenów, które zdobywa za jakieś tam konkretne kontrybucje dla tej społeczności. I później dzięki temu może głosować nad decyzjami, które są przez różnego rodzaju osoby w społeczności wysuwane na pod głosowanie. I wtedy im więcej osoba się jakaś zaangażowała w społeczność, tym większą ma prawo głosu i większą ma jakby możliwość decydowania o tym, w którą stronę mamy pójść, czy na przykład jakieś propozycje ma przejść, czy ma nie przejść. Więc to jest taka część, która jest najbardziej DAO-like w developer DAO, a reszta to na chwilę obecną jest po prostu społeczność, która istnieje w tej niszy blockchainowej dla programistów Web3, daje im wartość, ale jeśli chodzi o tą taką technologiczną stronę zarządzania, to najbardziej technologiczna jest tylko ta, że zarządzamy razem poprzez samo zarządzanie na blockchainie poprzez wykorzystywanie snapshota do głosowania wspólnego. Więc każda decyzja, żeby poszła w ruch, powinna mieć poparcie społeczności. I niestety, gdyby to było właśnie idealne DAO, to nic nie mogłoby się stać, dopóki nie będzie tego poparcia, ale na dzień dzisiejszy to jest właśnie kwestia zaufania, że jeżeli ludzie to poprą, to robimy, jeżeli tego nie poprą, to tego nie robimy. Ale prawda jest taka, że gdyby jakiś człowiek chciał coś zacząć robić na jakby przeciwnie do tej propozycji, mógłby to zacząć działać, ale na takim tym teoretycznym idealnym stanie byłoby to, że to protokół by temu przeciwdziałał. Więc developer DAO, w którym jestem, idealnym DAO nie jest. Jestem takim społecznym DAO, które można uznać za taką częściowo DAO, ale bez zrozumienia tego w ogóle, czym jest DAO, nie zrozumiemy właśnie, czym jest ten fenomen i dlaczego tak dużo organizacji w świecie Web3 zaczyna stawać się tymi DAO-sami. Masz jakieś pogłębiające pytanie do tego, co ci powiedziałem? Nie, myślę, że i tak jesteśmy na tyle głęboko, że to jest okej. Na tym momencie pamiętajmy, że koncept gildii w organizacji i holokracja to i tak jest jeszcze świeży koncept. Mhm. Tak, w normalnej organizacji przełożony daje pracownikowi awans i za to są też pieniądze. A w DAO kontrybutor robi pracę, za które otrzymuje konkretne tokeny tego projektu, tego DAO, tej społeczności, tej organizacji i może je albo wymienić na pieniądze, albo zachowuje, by mieć prawa głosowania. I to akurat tak jest właśnie w developer DAO i w wielu różnych DAOsach, ale im więcej się uczę, im więcej się jakby po prostu wchodzę w te tematy, bo teraz też jestem na takim kursie blockchain management, to i rozmawiałem też z paroma ekspertami na ten temat, to mimo, że tak jest i dużo projektów tak robi, jest tutaj pewnego rodzaju paradoks zachęt. To znaczy, że to kontrybutor robi pracę po to, żeby zarobić, czy kontrybutor w sensie po to, żeby zarobić, czy po to, żeby mieć jakby większe te prawa głosowania, nie? Bo jeżeli się wyzbywa praw głosowania za pieniądze, to znaczy, że osoby, które najwięcej, które się udzielają dla społeczności, tak naprawdę nie mają tego głosu większego, który powinny mieć, nie? I za wynagrodzenie. Bo jakby są dwie różne motywacje za tym jednym tokenem. Dokładnie. I to, co teraz eksplorujemy, to taki podwójny model tokena. Że jeden token, który po prostu jest tokenem reputacji,
jeżeli więcej się jakby zaangażowałeś, tym jakby jest większa twoja ilość tych tokenów za to, że coś pomagałeś i tak dalej. I one są niezbywalne i nie możesz ich komuś przekazać. A inne tokeny, które po prostu jakby są wyznaczeniem też tak jakby po prostu popularności projektu, bo często w świecie Web3 cena tokena wyznacza jakby cenę, znaczy też jakby taką popularność tego całego projektu. Bo więcej osób kupuje te tokeny, tym bardziej zwiększa się na nie zapotrzebowanie i tym bardziej rośnie cena. Więc dlatego też dużo osób w ten sposób zaczęło tworzyć na początku te systemy, bo kiedy te projekty krypto były rozrywane w bullrunie, no to po prostu ludzie zarabiali duże pieniądze z tych tokenów, wymieniali sobie szybko na pieniądze, dopóki bullrun trwał i byli szczęśliwi, bo tak naprawdę pracowali za tokeny, które w swoich początkach nikt nie musiał nic zainwestować, żeby stworzyć te tokeny. To tylko i wyłącznie jest jakby wytworzenie nowego aktywa na blockchainie, które z czasem, jak jest zaakceptowane przez ludzi, zwiększa się na wartości poprzez to, że jakby jest coraz większe zapotrzebowanie na niej, ludzie skupują coraz więcej tych tokenów. Więc ludzie chcieli to wykorzystać, żeby po prostu móc płacić ludziom za ich pracę na rzecz społeczności i projektu, ale żeby nie musieć na przykład czerpać z takich normalnych finansowych zasobów, takich poza kryptoświatem. Więc wydawali im tokeny, które były coś warte i dzięki temu ludzie byli szczęśliwi i projekty były szczęśliwe i z tego się to wzięło. No, ale w trakcie jak ten kontrybutor tą pracę wykonuje, to też zbywa szacunek innych kontrybutorów w tym DAO i dzięki temu, kiedy zostaje rozpoznany, no to może dostać nominację na stanowisko jakoś. Czyli jest to też tak dosyć naturalnie, organicznie i tu znowu właśnie w tych społecznych DAO, nie? Bo bardzo jest mało, bardzo mało jest takich DAO, które rzeczywiście są DAO 100%. Tak samo jak jest bardzo mało organizacji, które są Turkus 100%. No to jest pewna droga do doskonałości. To prawda. Jak my to robimy? No to jak rozmawiamy ze sobą, to na Discordzie. Jak chcemy brainstormować pomysłami, no to zaczynamy gadać na Discordzie, na różnych rodzajach czatach i tak dalej. Tworzymy jakieś różnego rodzaju, nie wiem jak się to nazywa, wątki, tak? Ale Discord to jest po prostu forum i na forum, bo to wszystko zdalnie, jakby wszyscy razem operujemy zdalnie. Czasami są może jakieś wydarzenia gdzieś w jakimś miejscu na świecie, gdzie się ci programiści spotykają, ale wszystko, co robimy, jest zdalnie. I na ten Discordzie można właśnie mieć dłuższe rozmowy, bo to jest po prostu zwyczajne forum, na którym się postuje. Można odpowiadać do konkretnych wątków różnych osób. Propozycje też na tym Discordzie się zgłasza, one są potem przekazywane nas na przota, na którym ludzie z tokenami zaczynają głosować. No, egzekucja potem przez ludzi poprzez ten Discord i poprzez te wszystkie innego rodzaju narzędzia, które można wykorzystywać, jeśli jest coś potrzebne. A jest to po prostu, że kiedy jest zgoda ludzi ze snapshota do pójścia dalej, to wtedy ludzie idą dalej i zaczynają wdrażać te zmiany. Są też różnego rodzaju narzędzia, żeby właśnie też bardziej urzeczywistnić tą reputację danego kontrybutora. I na przykład jeden z takich narzędzi są tak zwane POAPy, to jest nazwa własna. I to są takie odznaki, które otrzymuje się za konkretne wydarzenia, czynności, role. Na przykład przyjdziesz na spotkanie miesięczne organizacji, to dostajesz taką odznakę i potem ona jest zapisana na twoim koncie na blockchainie. I jakby jest bezpośrednio jakby takim przekazaniem reputacji wszystkim wokół. Jak ktoś będzie chciał kiedyś sprawdzić twój portfel kryptowalutowy i sprawdza, o, byłeś na tym wydarzeniu, albo byłeś taką, miałeś taką rangę w tej organizacji przez ten czas. To jest jakby taki sposób też na to, że budujemy taką naszą prywatną jakby historię reputacji na blockchainie i dzięki temu, że stosujemy właśnie tego jakieś dowody, które potem na blockchainie są zapisane, więc to jest też takie coś, co zamiast ty idziesz mówisz, że pomagasz developer DAO i oni muszą ci uwierzyć na słowo, to mogą sprawdzić na blockchainie, czy rzeczywiście masz jakieś dowody na to, że coś robiłeś dla tego developer DAO. Jest taki, tak, chcesz coś zapytać, tak, bo widziałem, że... Tak, chcę zapytać, bo rozumiem, no, ja zdaję sobie sprawę, że no, może to trochę takie zaawansowane pytanie dla kogoś, kto jest pierwszy raz w temacie, ale mimo wszystko, czyli to są tak pewnego rodzaju odznaki, tak jak nawet na Facebooku są odznaki dla użytkowników na fanpage'u,
Teraz pytanie, jaki jest sens tych oznak, bo jeżeli wiemy wszystko, co się dzieje, mamy pełną historię tego, co się dzieje za pomocą blockchain, to śledzimy, no to teoretycznie moglibyśmy mieć na profilu historię wszystkich wydarzeń, w których uczestniczył dany użytkownik, powiedzmy, że 20 eventów typu turkusowe śniadania, więc pytanie, po co mu dawać, czy po co ta osoba ma przyjąć taką odznakę typu jestem na, nie wiem, 20 spotkaniach turkusowych śniadań, czy byłem na jednym spotkaniu i mam 20 odznak za każde spotkanie, czy to jest jeszcze tak, że to wyznacza ten, który nadaje odznakę, po ilu spotkaniach dostajesz tę odznakę, czy po każdym spotkaniu dostajesz odznakę? No to można sobie ustawić, jak się chce. Może być tak, jak powiedziałeś za pierwszym razem, może być tak, jak powiedziałeś za drugim razem. Czyli jest to teoretycznie takie miejsce, że jeżeli ktoś nie wie, za co były te odznaki, no to ktoś, kto nadawał te odznaki za błahą rzecz, a nazwał to jako super rzecz, to nie da się tego zweryfikować. Tak? No to jest na ogół, jest tytuł i jest opis tej odznaki, więc powinno być zapisane, co to w tym tytule, co to jest, za co to jest i tak samo w opisie, za co to było. Więc jeżeli ktoś ma super niewiarygodne umiejętności copywritingowe i jest w stanie pod niebiosa uwielbić, znaczy ten, wynieść jakieś spotkanie miesięczne w DAO i sprawić, że spotkanie miesięczne w DAO zamieni się w niewiarygodną kontrybucję eksperta na blockchainie, no to byłoby to możliwe, tak jak powiedzieli, żeby rzeczywiście może trochę jakby zminterpretować, za co się to połapa dostało. Ale raczej to wszystko jest takie prosto z mostu, nie, że byłem na tym i tak dalej. I w ten sposób się odbywa. I fajna jeszcze przewaga blockchaina jest taka, że jak na przykład na Facebooku dostajesz taką odznakę, to możesz ją mieć tylko na Facebooku. Możesz sobie udostępnić może gdzieś na innym jakiegoś screenshota, że ją masz na Facebooku. Ale bo powstają też social media na blockchainie. I blockchain ma taką właściwość, że jak masz tego pułapa na, powiedzmy, w tej jednej społeczności, to potem jakby go niesiesz ze sobą do każdej innej, bo łączysz się portfelem swoim jednym, twoja jakby taka tożsamość blockchainowa, kryptowalutowa jest na twoim portfelu, więc jak się łączysz z tą społecznością, tym portfelem, a potem tym samym portfelem z inną społecznością, albo z innym protokołem, albo z inną usługą, albo wiesz, na przykład ze stroną, jakoś Web3, która będzie ci pomagać szukać pracy, albo ze stroną Web3, która ci będzie takim właśnie social media takie, żeby się dzielić jakimiś artykułami czy coś takiego, to tam już to też jest rozpoznane, nie? Że masz tego pułapa. I można zrobić tak, że się umawiają dwie organizacje i mówią, że będziemy waszego pułapa respektować, nie? Na naszej platformie, że jeżeli ktoś go ma, to będzie miał jakby specjalne wyróżnienie, że go ma, nie? Że będzie mógł albo za to coś dostać więcej, albo że będzie miał za to coś więcej blokowane na tej platformie, albo że po prostu będzie mieć wyróżnione to w profilu, że to ma na tym portfelu. Bo każdy może sprawdzić wszystkie twoje połapy, jakie masz, wchodząc na twój profil portfela, ale to ten, nie każdy może się chcieć to zrobić i eksplorować tam gdzieś na różnego rodzaju aplikacjach do tego, tylko już mogą być też po prostu wyciągane te informacje z twojego portfela, że to masz i pokazywane w jakiejś ładnej formie na jakichś innych aplikacjach Web3. Okay. Więc to jest taka przewaga, że jakby to idzie z tobą, a nie, że jest przywiązane do jakiejś platformy też. Mhm. Kalendarz i wydarzenie to jest taki bot na Discorda, że po prostu każdy może dać swoje wydarzenie, wpisuje tylko jakby wszystkie dane wydarzenia, no to taki jakby event jak na Facebooku, nie? Tylko że różnica jest taka, że jest w jednym miejscu wszystkie eventy są wymienione, jakie są w DAO, a obecnie się dziejące, można się dodać do nich klikając plus, że okej, okay, zgłaszam, że tam będę moja obecność i można sobie dodać do kalendarza Google i tak dalej, więc taki po prostu zwyczajny kalendarz. Zadania w stylu bounty to jest coś takiego, że na przykład potrzebujemy, że ktoś zrobił zlecenie, czyli jakąś tam grafikę, no to wystawiamy, okej, okay, patrzymy na taką grafika, ludzie się zgłaszają, którzy mają takie talenty, pokazują jakby jakieś demo, albo mówią, co chcą zrobić, albo po prostu robią grafikę. Wtedy ta osoba, która zgłosiła takie zlecenie, zapotrzebowanie, akceptuje, którą z tych grafik trzeba by wziąć, bierze ją, wypłaca nagrodę i idzie dalej, nie? To jest taki też otwarty, jakby freelancerski dosyć rynek zapotrzebowań, takich zleceń pracy. Weryfikacji napiwki, też taka narzędzia nazywa się Cola Plant.
Czyli, że jeżeli ktoś z społeczności albo w tym DAO po prostu, właściwie to, właśnie jak to mówię, to DAO, tak przy okazji powiem, bo to też tak się teraz częściej jakby ludzie zaczynają chyba orientować w końcu w tym świecie kryptowalut, że tak naprawdę to społeczne DAO, o którym mówię, i ten developer DAO, to gdybym chciał być taki stricte teoretycznie poprawny, to bym powiedział po prostu, że digitalowa organizacja, czyli cyfrowa organizacja, no bo nie jesteśmy autonomiczni, nie? I ani w pełni zdecentralizowani. Ale już się tak przyjęło, że dużo organizacji, które nawet nie są tymi DAO-sami, to mówi się na nie DAO. Tylko dlatego, że starają się w tym duchu tego DAO pracować. Ale może się to zmieni, może ludzie zaczną mówić, że cyfrowe organizacje, a nie DAO, bo DAO-sów jest mało, a cyfrowych organizacji jest dużo. No to prawda. Jest pytanie od Magdaleny z LinkedIna. Już je pokazuję. Czyli nie możesz się umówić ze znajomymi z grupy i nawzajem przypisywać sobie znaki? Tak i nie, bo zależy, jak się mówi społeczność. Te połapy, one na tyle są istotnym, jakby dlatego się w ogóle, bo można, każdy programista może stworzyć sobie jakieś takie NFT, takiego połapa, jakby połapa i powiedzieć, dobra, daję ci tego połapa, nie? I można stworzyć sobie, ja nawet dzisiaj mogę stworzyć NFT i mogę wam wszystkim rozdać jakieś NFT i może być fajnie, nie? Że okej, no to mamy to NFT, no i możemy sobie napisać, że jest opis tego NFT, jest tam tytuł tego NFT. Każdy może to zrobić zawsze. Ale co jest fajne, dlaczego się używa tych pułapów? Bo pułap to jest taki produkt po prostu. To jest kolejny projekt krypto i on ma swoją własną wiarygodność. On ma swoją własną jakby markę. I możecie wejść sobie na stronę, znaleźć tam w internecie pułap, to zobaczycie, wejdziecie na stronę i tam jest po prostu sprzedają jakby te swoje pułapy, tę swoją użyteczność w świat jako normalną usługę. I co ty robisz, żeby chcesz mieć te pułapy? Zgłaszasz się tam, prosisz o to, żeby ci wygenerowali parę pułapów i oni wtedy ci generują konkretne pułapy pod konkretne wydarzenia, nie? I to sprawia, że jest trochę bardziej wiarygodne, niż kiedy na przykład dwóch programistów sobie po prostu zwyczajne NFT prześle i one nie są tymi oficjalnymi pułapami, tylko one są tymi odznakami, które oni sobie zrobili między sobą. Nie mówiłem tego, bo i tak już chyba wchodzę za często w szczegóły, ale tak to wygląda, że te pułapy to jest też jakby marka sama w sobie, że się używa tych pułapów, to znaczy, że mają trochę większą wartość niż kiedy po prostu ktoś zrobi odznaki sobie sam z siebie wieczorkiem i komuś innemu da. Aczkolwiek można też zgłosić pułapy do tego, żeby właśnie je wymieniać między ludźmi, jeśli jest takie zapotrzebowanie, ale to wtedy musi być jakby przemyślane przez organizację, ten cały plan, jak to robić, po co to robić, ile tych pułapów ma być, kto ma dostać te pułapy do rozdania innym i tak dalej, więc dużo takich rzeczy do przemyślenia, ale jest to ciągle możliwe. A może też zrobić sobie takie wewnętrzne, nie, odznaki, bez tych używania pułapów, tylko właśnie takie swoje własne, no tylko że będą mniej wiarygodne na zewnątrz, no ale wciąż, jeżeli jesteście rozpoznawalną marką i jakby potraficie wybudować to, co ten pułap zrobił, jakąś wiarygodność wokół tych pułapów, no to ludzie wtedy będą mogli wam zaufać, że rzeczywiście to, co zrobiliście, to ma jakiś sens. Ale to, co pułap robi i to, co daje mu wiarygodność, to, że zawsze jakby te pułapy są generowane z innego konkretnego adresu, więc nigdy nie są totalnie randomowe, losowe. I jeżeli ktoś chce dla swojej organizacji je wziąć, żeby je używać, no to musi je jakby tam zgłosić zapotrzebowanie, że chciałbym wygenerować, nie wiem, 20 pułapów dla mojej społeczności na takie wydarzenie i czy moglibyście mi to zrobić? I oni mówią, tak, dobra, zrobimy ci to. No i tak to działa, nie? I tam jeszcze jest jakieś nowe pytanie, czy mi się wydaje? Nie, to jest to pytanie, dzięki. Dobra. Ale na przykład teraz to, co jest jeszcze ciekawe, weryfikacja napiwki. Jeżeli jest jakiś projekt, który ma swój własny token, to można przez to narzędzie CollaPlans to tak zaprojektować, czy zaprogramować, że używamy naszego tokena, możemy go nazwać turkusowe śniadania, czyli nazwijmy go token, turkusowe śniadania token, że powiedziałem, TS nie będzie, nie wiem czemu w ogóle, że tu token, TS token, dobra. No i wtedy ktoś na przykład powie sobie,
Znaczy mamy jakieś spotkanie, ktoś komuś pomógł i nagle jest komuś ktoś wdzięczny i on ma jakby trochę tych tokenów na swoim koncie, ale jest wdzięczny tej drugiej osobie, więc może dać tej drugiej osobie nagrodę, nie? I mówi, dobra, dziękuję, że mi pomogłeś, masz tutaj troszeczkę tokenów za to, że mi pomogłeś. I to jest jakby wtedy też taka odznaka, że, znaczy nie odznaka, tylko właśnie wtedy przekazujemy tokeny, jest taka dowód na to, że jakby ktoś jest zadowolony, bo dostał nie tylko jakby jakoś podziękowanie drugiej osoby, ale jednocześnie dostał od niej takie mierzalne podziękowanie, że dostał jakąś ilość tokenów, te tokeny mogą mieć wartość, w niektórych projektach mają, więc tutaj trochę czasami jakby ktoś po prostu dał ci pieniądze na piwki, a czasami nie mają tej wartości, ale zwiększają twoją reputację, nie? I wtedy ktoś po prostu trochę zmniejsza swoją reputację, bo powiedzmy, że już ma wystarczająco i jakby aż tak mu nie zależy, żeby ją zwiększać tylko właśnie dla siebie, więc chcąc nagrodzić innych społeczności, też innym daje i też jest tego rodzaju możliwość, żeby coś takiego w swojej organizacji stworzyć. A tutaj nagrodzenie innych przez Coordinate to jest właśnie za konkretne zadania, nie? Czyli że ustawiamy, za coś takiego dostaniesz nagrodę, jak to zrobisz, to wtedy dostajesz sobie troszeczkę tokenów i zrobisz to, co myśmy chcieli, żebyś zrobił, a dzięki temu dostałeś coś tam. Mapowanie społeczności to jest coś takiego, jak się często robi właśnie w tych takich organizacjach turkusowych, czyli że to jest taka aplikacja, że ona tworzy kręgi, nie? I w tych kręgach jest napisane, że na przykład ta grupa jest w tym kręgu i ona jest w tym większym kręgu, więc to taka holokratyczne w sumie narzędzie, żeby pokazać, co jest z czym powiązane. To jest tylko takie, nie trzeba tego, że to jest tak bardziej tylko obrazowe. W Bankwest DAO coś takiego jest zastosowane, coś jest na takich innych DAO i pomaga czasami się ludziom zorientować w tym początku, jak wchodzą dopiero co do tej organizacji głosowania, to jest na przodzie, to tak już mówiłem. Proponowanie inicjatyw to właśnie na dyskusji forum, no i ten. Jeśli chodzi o to, ile tych DAO-sów jest, to ten screenshot zrobiłem 9 sierpnia tego roku i mniej więcej jakoś, bo teraz jesteśmy w tak zwanej, w BES-ie, czyli że Bitcoin jest teraz bardzo nisko cenowo, a być może i albo już osiągnął swoje dno, albo jeszcze przed nami jeszcze jego dno, ale w tym świecie krypto są tak zwane cykle, nie? Że co mniej więcej 4, 5, 6 lat, tak od kiedy Bitcoin powstał, to jest taka cyrkulacja, że Bitcoin ma nagle hype, taksówkarze zaczynają o nim gadać, wszyscy wiedzą, o kryptowalutach się interesują, wszystko leci crazy do góry cenowo, potem opada i nikt nie słyszy. I tylko ludzie, którzy są naprawdę zainteresowani Web3, siedzą w Web3, budują Web3, budują projekty i tak dalej, a potem na nich tak naprawdę zarabiają dopiero najwięcej, kiedy nadchodzi kolejny ten zwyżek na cenowy i ludzie znowu zainteresowali, bo wtedy ludzie zaczynają robić szalone rzeczy i po prostu wyceny tych wszystkich projektów nagle idą przez sufit do góry, znacznie więcej niż są warte, bo wiele z tych projektów nawet nie zarabia, ale buduje tylko i wyłącznie hype często. I po prostu oni dzięki temu mogą zwrócić swoją ciężką pracę tym, że jakby te tokeny sprzedają, które były powiązane z tym projektem, bo on te tokeny zaczynał nagle coś jakoś warte. A czemu o tym mówię? Bo właśnie teraz jesteśmy w tym jakby najgorszym w sumie momencie w tych cyklach, bo jesteśmy na totalnym dnie, że jest totalnie najniższe ceny, jakie są do osiągnięcia możliwe i ile tych DAO-sów powstaje w takim najgorszym w sumie momencie. 9 sierpnia jeszcze nie było aż tak źle. Najgorzej chyba było od początku jakoś jesieni. Wtedy było około 9 tysięcy DAO-sów na tym snapshocie. No trochę mniej, widzicie, 8700. I co to znaczy, jeżeli jest jakieś DAO na snapshocie? Nie znaczy to, że jest jakaś organizacja, która jest taką pełną organizacją, tam nagle są dużo pracowników i oni jakby rozwijają startup. Czasami nawet grupka znajomych może sobie założyć swoje własne DAO. Nawet my możemy dzisiaj założyć swoje własne DAO i potem na następnych turkusowych śniadaniach sobie zagłosować na przykład, że chcemy coś, na przykład jakiegoś prelegenta wybieramy na następne spotkanie, albo że co ktoś miałby coś zrobić, albo coś takiego. Możemy sobie sami stworzyć takie nasze własne mini DAO. I nie musimy, ale możemy korzystać ze snapshota, żeby głosować. No i wtedy ludzie zakładają to DAO i wtedy powstaje właśnie kolejny jakby wpis, kolejne DAO się stworzyło, nie? Więc to trzeba jakby wziąć trzeba odejść na chwilę, nie? Że to nie znaczy, że jest tyle organizacji takich startupowych, które rzeczywiście budują się jako DAO, ale i tak jest to ciekawa statystyka, żeby móc porównać sobie, ile tego w ogóle powstaje. No i 9 sierpnia było 9 tysięcy DAO-sów, potem już 21 października
10 tysięcy do osób ponad i to wyszło plus minus 1500 do osób w 3 miesiące. I dzisiaj sprawdziłem to jeszcze raz. Jest teraz mamy 10 lutego, czyli listopad, grudzień, styczeń, czyli trochę ponad 3 miesiące. No i znowu mamy około 1500 do osób więcej. Więc aż jestem zaskoczony, że tak stabilnie jakby ta liczba idzie do góry. Jest tego coraz więcej, powstaje tego całkiem sporo, a jeżeli znowu się pojawi bull run, to jestem pewny, że tylko i wyłącznie przyspieszymy, jeśli chodzi o liczbę tych tworzonych do osób, bo to rzeczywiście jest dużo jeszcze eksperymentowania. Ludzie dopiero co odkrywają, jak najlepiej operować w tych DOS-ach i jak sprawić, żeby to działało. Tak samo w sumie jak z turkusami. Brakuje czegoś takiego, żeby był taki jeden model konkretny i że wszyscy go używają zawsze, gotowy do działania i wszystko w nim jest rozpisane i tak dalej. Są takie firmy, które próbują coś takiego zrobić. Jest taka firma Origami, ona ma swój własny framework. Jest taka, ja nie mówię, są akceleratorem dla DAOS-ów, więc po prostu wchodzisz tam, za jakąś tam ilość tokenów twoich przyszłościowych, projektowych oddajesz i wtedy pomagają ci z ekspertyzą. Jest i seed DAO, czy jakby nasionko DAO i wtedy też oni ci pomagają też za jakąś tam cenę tokenów, ci po prostu ten eksperci pomagają rozwijać społeczność tokenów i tak dalej, i tak dalej. No. No ale bardzo to ciekawe, co się teraz dzieje i wydaje mi się, że jest duży potencjał na to, żeby w przyszłości te różnego rodzaju rzeczy, które dzisiaj DAO wykorzystują, były właśnie wykorzystywane w zwyczajnych organizacjach i tym bardziej w turkusowych organizacjach. A zaraz na koniec jeszcze pokażę, bo na samym końcu prezentacji powiem sobie właśnie takie jakby porównanie z turkusem, trochę mocniejsze niż na razie to, co mówię, bo teraz tak tylko plus minus czasami wspominam o tym, jak to się ma do turkusu. Jakie są rodzaje tych DAO-sów? Górny lewy róg, DAO Operating Systems, czyli te DAO to są platformy, które stworzyły takie rozwiązania, które nie wymagają umiejętności kodowania, żeby stworzyć własne DAO. Czyli po prostu wchodzimy i mówimy, dobra, chcemy nasza nazwa DAO taka, token ma mieć nazwę taką, taki jest obrazek dla tokena i te parametry wprowadzamy jakieś podstawowe i te po prostu platformy pomagają nam stworzyć DAO. I na przykład w Kolonii jest bardzo ciekawe, bo jak stworzycie swoje DAO na Kolonii, to potem to wasze DAO staje się jakby takim DAO w wielkiej jakby meta DAO, czyli stworzyli DAO DAOsów. Każde DAO, które mają swoje społeczności, które stworzyło DAO poprzez ich platformę, będzie miało możliwość głosowania nad przyszłością Kolonii i jakby każde z tych DAO będzie mogło zagłosować nad kierunkiem ich projektu. Są DAO inwestycyjne, bardzo popularne, że ludzie po prostu wkładają swoje pieniądze razem, wspólnie głosują, gdzie chcą te pieniądze zainwestować, rozważają jakby możliwości inwestycyjne, no i potem razem wspólnie inwestują i pieniądze się zwracają później do wszystkich członków społeczności. To jest właśnie też poprzez protokoły zaprojektowane, że tyle wkładasz do DAO, to potem tyle dostaniesz zwrotu z inwestycji, którą myśmy wszyscy razem zainwestowali. Są DAO pod granty, czyli to tym się różni od tych inwestycyjnych, że po prostu ludzie inwestują albo organizacje pieniądze w jakieś projekty wczesne. Te wczesne projekty się obligują, że oddadzą trochę tokenów, kiedy będą już rozrośnięte z powrotem do DAO, albo że jeżeli będą mieli przychody, to że będą po prostu tracić przychody. No i potem z tych wszystkich to znowu wraca do tego DAO, to jest rozdysponowywane pomiędzy członków tego DAO i dzięki temu to się toczy dalej. Są DAO-sy dla kolekcjonerów, czyli jest teraz ten taki duży hype na NFT, ale nie chcę powiedzieć, czym są NFT, bo to może niepotrzebnie by było, ale w sensie, że takie obrazki na blockchainie i wystarczy chyba tyle. To ludzie też niektórzy zbierają, bo można też inwestycyjnie się w to bawić i niektóre zwiększają tam swoją wartość z czasem, jak trochę taka rynek dzieła sztuki, ale na blockchainie, tak jakby podobny jest FSO. I też ludzie wtedy jakby razem decydują się, w jakie tam zainwestować kolekcje i potem też dzięki temu pewnie, że oni inwestują, to zwiększy się też popyt na te kolekcje, bo widać, że ludzie chcą w nie wchodzić. Są te protokołowe DAO i to są właśnie te najbardziej zaawansowane DAO, te, które są często najbliżej tego ideału bycia tym teoretycznym DAO, bo one jakby całą swoją istnienie mają
zbudowane na blockchainie. To znaczy, że wszystko w sumie, co oferują jakoś usługa, to jest po prostu usługa związana z blockchainem. Jakieś zdecentralizowane finanse, czyli takie banki, ale zdecentralizowane, bez pośredników. Albo pożyczki bez pośredników, albo co tu jeszcze na przykład mogłem powiedzieć? Albo takie są rynki dla tych NFT. No to dużo z tych rzeczy właśnie tutaj ma największy potencjał na to, żeby być takimi teoretycznymi idealnymi DAO. Ten Maker na przykład to właśnie taki protokół wydał, że ludzie dają tam pieniądze, potem oni inwestują, że razy projekty, no i wszystko jest na protokole zapisane, kto ile co dostaje, w zamian za co i tak dalej, i potem się to zwraca. Jedno z takich pierwszych DAO-sów, które istniało, ale nie pierwsze, ale jedno z pierwszych i które bardzo dobrze się trzyma w sumie do dzisiaj. Są DAO usługowe, czyli które po prostu jakąś mają ogromną usługę, nie konkretnie, niekoniecznie tylko na blockchainie, nie? Tylko na przykład, że dają ci jeszcze coś poza tym blockchainem, że zrób to, a nasza społeczność zrobi to, albo zrób to, a my coś tam pomożemy ci w tym, albo w czymś innym, no nie wiem, to w czymś tam, w czymś innym. Na przykład DAO House, no to pomaganie budowania DAO. Jak jest jeszcze MetaFactory, no to chyba z tego co pamiętam, nie wiem, czy to oni, czy to chyba Vector DAO, nie, Vector DAO to było takie DAO, które na przykład jest miejscem dla najwyższej klasy designerów i artystów w Web3 i oni wypożyczają po prostu usługi swoich członków dla zewnętrznej organizacji, że jeżeli chcą, no to mogą skorzystać z ich ekspertyzy, no i oni na nich zrobią design strony, jakieś super mega w naturze Web3 i jednocześnie jeszcze stworzą jakieś grafiki. Społeczne DAO, czyli to, co wspomniałem, to po prawej, no to czyli między innymi developer DAO, ale są też jakby inne DAO, które na tym operują, czyli jakby skupiają się na społeczności i na tym, żeby tej społeczności swojej dać jak najwięcej wartości z powrotem za to, że jesteś członkiem tego DAO, bo często, żeby się dostać do tych społecznych DAO, trzeba zapłacić za wejście albo zostać na przykład zaproszonym przez kogoś, żeby się dostać do środka. I medialne DAO, które operują w tym, że publikują wspólnie jakieś artykuły, jakieś newslettery, jakieś wejście na stronę wzliczają i potem dzięki temu, że wszyscy społeczności to produkują, ten content, no to jest coraz większa popularność tych, coraz więcej osób patrzy na ten content i jakby dzięki temu mogą jakby sprzedawać tą powierzchnię marketingową dla innych protokołów albo firm, które chciałyby się pojawiać w ich artykułach, w ich newsletterach i tak dalej, więc to jest jakby taki po prostu kolektyw ludzi, którzy tworzą ciekawego rodzaju artykuły, podcasty, filmy i się rozwijają razem wspólnie. A dzięki temu, że mają jakby całą taką dużą wspólną siłę, no to jeszcze mogą na tym zarabiać wspólnie i się dzielić tymi zyskami. I to nie jest lista skończona, ale to jest taka jedna z chyba najpopularniejszych takich landscape'ów, czyli takich takich podsumowań tych DAO. No i jakby ktoś chciał stworzyć swoje własne DAO, no to Kolonii zapraszam, bardzo łatwo, znaczy no, nie do końca łatwo, w sensie, że jak już macie swój portfel kryptowalutowy, to DAO możecie stworzyć na Kolonii bardzo łatwo. Może być ciężko, tylko jeżeli jeszcze nigdy nie byliście zaznajomieni w ogóle z blockchainem, no to może być ciężko wam założyć ten portfel i tak dalej. Ale jak już przejdziecie przez tą barierę, no to raczej moglibyście nawet dzisiaj sobie zrobić takie DAO. Aragorn to inna platforma i to też jest nawet za darmo się tworzy. Tutaj potem jest sponsorowane przez jeden z protokół. To jest mój schemat, który stworzyłem na temat tego, w jaki sposób ja widzę to, w jaki sposób DAO w ogóle istnieją. Nie mam niestety po angielsku, ale lewy lody róg, ktoś jest zainteresowany, wchodzi na Discorda, na początku na przykład nie ma NFT, żeby być w tym DAO, nie ma tego klucza, no więc obserwuję tylko tam jakieś, są na przykład poszczególne kanały tylko dostępne dla obserwatorów, a żeby być członkiem, że jak się zostaje członkiem DAO, to się odblokuje jakby cała reszta. W końcu kupuję sobie ten klucz, albo ktoś mu go daje, na przykład przez stypendia, staje członkiem. No i potem angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy, w
więc może się stać jakimś kontrybutorem, pomóc w czymś zrobić coś, jakieś zlecenie. Potem może zostać wybrany albo na zarządcę, czyli tego człowieka, który tam ma większą możliwość na przykład postawienia jakiejś propozycji pod głosowanie, bo na przykład niektórzy mogą zgłaszać swoje propozycje, niektórych dało się tak, że wszyscy po prostu zgłaszają, potem ludzie razem głosują tak albo nie, a niektórych jest tak, że konkretne osoby jakby są reprezentantami społeczności i żeby coś zostało zgłoszone, żeby ludzie głosowali, no to trzeba jakby im przedstawić tą propozycję, wtedy oni przedstawiają to całej społeczności. No i operatorzy, czy jakiś tam operator wewnętrzny, żeby zorganizować jakby koordynację między wszystkimi tymi inicjatywami w środku dało, żeby wszyscy wiedzieli, co jest na bieżąco i co się dzieje. I tutaj tak dalej jeszcze może być, że jesteś specjaliści, na przykład jakiś wewnętrzny inkubator dla nowych projektów albo dla projektów, które się dzieją dało. Jakieś rozdawanie grantów, więc to jest jakieś specjalistyczne, są w tym trójkącie na górze jakieś usługi, które mogą być jeszcze takim dało tworzone jakieś stanowiska. I ja w moim takim długim rozmyślaniu na temat tego, jak stworzyć takie najlepsze DAO, to zdałem sobie sprawę, że dopóki nie mamy tej możliwości, żeby stworzyć DAO, które jest w pełni takie zdecentralizowane i autonomiczne jak w teorii, to moim zdaniem najlepiej jest mimo wszystko mieć ten core team, który ma możliwość tego, że, i to, co ja tak wyobrażałem zawsze, że core team to w sumie moim idealnym świecie byłoby tak, że to jest turkusowa organizacja i ona używa DAO jako narzędzia. I teraz trochę zmiana retoryki od początku tej prezentacji, bo mi się tak tutaj wydaje, że możliwość jest taka, że w przyszłości nie będzie tak, że wszystkie organizacje będą DAO w 100%, tylko że jest jakaś konkretna organizacja i ona wykorzystuje DAO jako narzędzie do spełnienia swoich celów, nie? I na przykład do zarządzania społecznością, do sprawienia, żeby społeczność mogła w końcu naprawdę się angażować i wejść w środek tej organizacji, zrobić coś dla organizacji i zostać za to w jakiś sposób wynagrodzona, a nie tylko, że jest społecznością na jakimś social page'u i może sobie polajkować posty, ale tak naprawdę nie ma wpływu na tę organizację zbyt dużego. Dokładnie. I tak, i to jest dla mnie taka duża zmiana, która wydaje mi się, że wcześniej nie była aż tak łatwo możliwa. Bo na przykład wyobrażam sobie gry komputerowe. Dużo jest ludzi, którzy tworzą modyfikacje do gier komputerowych, robią to za darmo, tworzą wspaniałe, niewiarygodne modyfikacje, które czasami często ulepszają grę znacznie bardziej i nikt za to nie płaci, a mogliby ten swój czas mieć wynagrodzony przez społeczność albo przez organizację samą w sobie i myślę, że jest na to duży potencjał, żeby właśnie poprzez wykorzystać to jako narzędzie, a niekoniecznie tworzyć całą organizację go dało. Można stworzyć coś zupełnie nowego, co daje zupełnie nową ofertę jakościową. No, tak wyglądał nasz serwer jeszcze parę miesięcy temu, także ciężko jest wszystko ogarnąć, co się dzieje dla wejściowej osoby. Dużo zostało już poprawione, żeby było bardziej do ogarnięcia, ale to rzeczywiście jest taki, gdzieś przeczytałem nazwę jednej artykule o turkusie, że żeby być w turkusowej organizacji, to tak naprawdę każda w sumie osoba powinna być takim mini przedsiębiorcą, z takim mindsetem przedsiębiorczym i rzeczywiście, żeby tutaj ogarnąć, co się dzieje, że ma się dostęp do tego, żeby wszystko widzieć z lotu ptaka, ale żeby widzieć wszystko z lotu ptaka, trzeba sporo czasu poświęcić, żeby być w tych wszystkich tematach na bieżąco. I są jakieś takie rozmowy, które jakby łączymy się na przykład raz w tygodniu, żeby wszystko ogarnąć i jakby zupdate'ować siebie wszystkich, co się stało, aktualizować. Ale to tak wciąż nie wystarcza moim zdaniem, żeby wiedzieć dokładnie, co się dzieje w tych wszystkich komórkach, co się w całej organizacji. Ale staram się ze sobą współpracować. A teraz to na szczęście wygląda trochę lepiej. Ale dużo DAOS tak wygląda, że wchodzisz i nagle masz wow, bardzo dużo różnych tematów, bardzo dużo różnych kanałów, na których mogę o czymś powiedzieć i gdzie zacząć. Nie? Ludzie są często trochę zorientowani, więc tutaj ten onboarding jest dosyć ważny, żeby nie byli zdezorientowani na starcie. No i gdyby ktoś kiedykolwiek nawet myślał, że przetestował się na własnej skórze, no to właśnie, tak jak powiedziałem, co prawda portfel web trzeba założyć, żeby zacząć, aczkolwiek już po tym, dzięki temu możecie tak naprawdę dążyć do każdego, do jakiego chcecie, wchodzicie na serwer, na Discordzie, angażujecie się, a nawet teraz sobie możecie wejść na niektóre DAO, na przykład Bankless DAO, to tutaj chyba mam screenshota z tym, tak? To jest to jedno z medialnych DAO najbardziej popularnych, to tam możecie wejść, jest dostęp do tego serwera dla ludzi, którzy nie mają w ogóle żadnych tokenów, aczkolwiek, żeby mieć
większy dostęp, no to właśnie trzeba albo, że ktoś ci daje dostęp na 14 dni i wtedy jakiś część, członek ze społeczności ci daje dostęp, mówi, okej, na 14 dni możesz mieć dostęp do całego serwera, po 14 dniach ci to mija i musisz znowu kogoś poprosić, żeby ci przedłużył te społeczności, albo musisz wykupić jakąś tą ilość tokenów, żeby zawsze mieć po prostu pewien dostęp do serwera. I możecie sami eksplorować, pytać ludzi, sprawdzać, jak to działa i czy to może jest coś, co chcielibyście na własnej skórze sprawdzić. Jest też coś takiego jak DAO Punks i to jest właśnie przez Bankless DAO organizowana inicjatywa, że jeżeli ktoś pracuje dzisiaj w korporacji poza światem Web3, to oni są w stanie jakby dla takich ludzi, którzy rzeczywiście coś wartościowego ogarniają, coś, co robią, co jest przydatne i co jest potrzebne dla projektów Web3, mogą im zafundować jakby takie intro do Web3 i biorą ich na taki program i jakby ich zaznajmiają z technologią Web3 i starają się zintegrować w ten cały świat ich umiejętności. Czyli jak jesteś designerem Web2, a nic nie wiesz o blockchainie, to możesz sobie wziąć na taki program i wtedy oni ci pomagają zrozumieć, co to jest blockchain, a w blockchainie często dzisiaj na razie wynagrodzenia są trochę wyższe niż poza blockchainowym światem, no bo właśnie poza tym, że trzeba mieć umiejętności, trzeba jeszcze ogarnąć, czym ten blockchain jest. Więc zapotrzebowanie na talent istnieje i takie są sposoby, żeby się też dostać. I wiem, że może to już trochę się rozpędziłem, ale na sam koniec tylko chciałbym pokazać coś, co jeszcze rozkminiałem, że to jest ten nasz turkus, więc nasz styl przywództwa to mamy te trzy filary, samoorganizacja, ewolucyjne cele i pełnie, których skutkiem jest wspólne decydowanie, system antykruchy i wyższe cele. To jest jakby prosto z książki Lalu wyciągnięte. Jak rozkminiałem właśnie te możliwości, jakie oferuje to DAO i na przykład wykorzystywanie tego jako narzędzia i tak dalej, to wydaje mi się, że w jakiś sposób, tak sobie to nazwałem w swojej głowie, że mogłoby to być rozszerzeniem w sumie tego turkusu i tak by nową ewolucja. I idąc dalej z tym kołem barw, po prostu przeszedłem do głębszego błękitu, że tak powiem. No i nazwałem go cyborg, nie? Tam to było, metafora była organizmu, a tu metafora cyborga, czyli istoty żywej, która jest wspomagana przez technologię. I wtedy filarami byłyby zdecentralizowane decydowanie, uwolnienie potencjału i praca otwarta na interesariuszy, czyli że zdecentralizowane decydowanie, bo przez blockchain, uwolnienie potencjału, bo każdy może się zaangażować. Bez tych blokad rekrutacyjnych, bo tylko się bardzo dużo trzeba przejść przez ten bardzo wartościową i taką głęboką rekrutację, żeby móc być częścią tej organizacji, a tutaj każdy jest w stanie móc zaznajomić się z organizacją już na początku. Faza otwarta na interesariuszy, czyli że każdy, kto czuje, że coś dla niego ta organizacja robi ważnego, ma możliwość, żeby rzeczywiście jej pomóc i coś zrobić dla niej, a nie tylko kliknąć lajka czy coś takiego. Daje to płynność, że każdy może być we wszystkim jakby zorientowany w czasie rzeczywistym dzięki technologii. I tyle. Zdecentralizowany błękit. Taka moja koncepcja mała, którą bym chciał z czasem, jak będę się rozwijał, eksplorować i sprawdzać, czy rzeczywiście może kiedyś będą książki o błękicie ewolucji turkusu, a nie tylko ten turkus. Ale turkus dla mnie tak jest wspaniały i uważam, że ma w sobie dużo, dużo wartości i jest dla mnie jakby, jest dla mnie filarem, sam turkus w sobie do tego wszystkiego, co dzisiaj robię, bo nie zacząłbym się interesować tak DAO-sami, gdybym nie interesował się turkusem. I zauważyłem, że połączając taką miękką umiejętność zarządzania z turkusu, z taką otwartą technologią, może da się stworzyć coś zupełnie nowego. No i to tyle. Sorry, że tak długo. Nie, no spoko. Ten temat jest bardzo gęsty i ja myślę, że ktoś jak wróci dwa lata po dzisiaj, czyli tam 2025 na przykład, to będzie w stanie się jakoś odnieść do tego, co słyszał, bo w tym momencie to bardzo wiele rzeczy było pokazanych bardzo skrótowo. Ja część tych serwisów sobie przeglądałem w trakcie, jak je mówiłeś, o nich mówiłeś, bo na przykład ten serwis, mam tych zakładek teraz bardzo dużo, chyba Sobol to był, który, zobaczę, czy to jest Sobol, nie, to nawet chyba nie był Sobol, to był serwis teraz obok Sobolu, gdzie on te kręgi holokratyczne robi. No nie robi tych kręgów holokratycznych, bo robi coś innego, ale robi tak, jak gdyby kręgi holokratyczne. Mhm. Samo to narzędzie, nie wiem, to był Sobol czy coś innego? To było tak się nazywał Sobol. Okej, okay. No więc jest na przykład takie narzędzie do holokracji jak GlassFrog. Mhm. Dla tych, którzy to odtwarzają później, to tylko powiem, że no tutaj dużo idziemy trochę na skutek, więc proponuję
zobaczyć sobie poprzednie spotkanie, zobaczyć, czym jest holokracja, kręgi holokratycznej i tego typu tematy, żeby tutaj nie wchodzić teraz w szczegóły, ale generalnie chodzi o pewne narzędzia do samoorganizacji. No i Glassfrog jest takim narzędziem, no i tam można oczywiście sobie zaprojektować, zamodelować tą organizację, która działa w samoorganizacji. Pytanie, czy taki Sobol na przykład jest to narzędzie, które może konkurować w jakiś sposób, czy być porównywalne do Sobolu, czy to jest zupełnie inna bajka, bo rozumiem, że tam jest ten Bounty Board i te wszystkie inne feature'y, które są stricte pod DAO, ale pytanie, czy w zwykłej holokracji można użyć. Jest w międzyczasie jeszcze pytanie, teraz je powiem, tylko jakbyś mógł mi jeszcze odpowiedzieć, czy ten Sobol się nadaje do holokracji w tym momencie. To jest takie trochę dziwna rzecz, że jak jakiś projekt powstaje w Web3, to czasami możesz robić nawet coś bardzo podobnego jak w Web2, ale jest w Web3. Czyli że łączysz się ze swoim portfelem i często jedyne co to ma, to że jest w jakiś sposób zintegrowany z blockchainem. A to, co dodaje, to, że myślę, że nie jestem aż tak zaznajomiony z tym, o którym ty wspominałeś, dla organizacji turkusowych, więc nie wiem dokładnie, ale bym powiedział, że na pewno jest miejsce dla obydwu, dopóki jedno w świecie Web2, drugie w świecie Web3, bo po prostu ta bariera wejścia do Web3 jest na tyle spora jeszcze dzisiaj, że no, ludzie na pewno nie będą korzystać z tego Sobola, bo jest powiedzmy lepszy usługowo, że ma lepsze funkcje od tego, co ty wspomniałeś. No bo będą musieli wejść do świata Web3, nie? Będą musieli się pewnie tam zalogować, macie swoje aplikacje i tak dalej, więc to dla nich trochę nieopłacalny. Tak, ja to rozumiem, nie? Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że to, co jest w DAO, no wszystko wymaga tokenizacji, to żebyś miał swój wallet, żebyś mógł się zalogować i bez tego nie ruszysz, więc dla kogoś to może być na dzień dobry bariera. No a później, jeżeli już ktoś się zaloguje, wejdzie do tego, no to teoretycznie to mogą być te same feature'y, co w tych programach, które, czy te rozwiązania, które były wcześniej, tylko tyle, że tutaj jeszcze jest tokenizacja, bounty i te wszystkie rzeczy, które są w Web 3.0, tak? Tak jest. Okej, okay, spoko, no to ma to sens. To ja już pokazuję pytanie. Magda pyta. Rozumiem, że w DAO nie ma potrzeby PO i SM. Protokoły wszystko załatwiają, ale mówiłeś, że nie wszędzie jest, to tylko w tych semi-DAO. A weź mi proszę rozszerz PO i SM tak na szybko, to jest system management jedno, tak, a drugie to project organization będzie, czy co to było? Nie wiem, nie chcę zgadywać. Project owner i będzie jedno, a drugie Scrum Master, o to ci chodzi, Magdalena? Może? Możliwe. Jak się tworzy projekty i ludzie są na tej fazie design thinking i tak dalej, że jakby... Tak, produkt owner i Scrum Master. Tak. Że jak produkują, jak dopiero co projektują, w jaki sposób ma ten protokół wyglądać, czyli że on jeszcze nie istnieje, ale ludzie go projektują, to jak najbardziej jest potrzebny. No bo to jest jakby po prostu projektowanie nowego produktu, który musi działać i im bardziej technologicznie zaawansowane, tym bardziej jest to potrzebne, żeby to wszystko działało i wszystko było przemyślane. Jest też taka nowa dziedzina, jakby, która powstaje w Web3, tokenomia się nazywa. I to jest jakby projektowanie przy ekonomii. Czyli jakby wyobraź sobie, że projektujesz ekonomię dla państwa jak Polska ze własną walutą i musisz jakby rozkminić, po co ludzie mają w ogóle tą walutę kupować, na co mają wydawać i gdzie to inflacja, gdzie deflacja i tak dalej. Bardzo skomplikowane, ale bardzo potrzebne w tych projektach krypto, bo każdy projekt krypto ma swoją walutę własną. I w idealnym momencie, wiemy, że jest na przykład taki projekt, który stworzył taki protokół, powiedzieć, dobra, działa, jest samozarządzany teraz, ludzie jakby jest w rękach społeczności, wszystko już działa, to my teraz idziemy, tworzymy własną firmę inną i tworzymy inne rzeczy, nie? I to jest nasze dziecko, to już działa i to już jakby zostawiamy w rękach społeczności, niech używają, a my teraz idziemy, tworzymy nowe rzeczy, nie? I jakby wtedy już nie ma potrzeby tego ownera i Scrum Mastera, jeżeli już ten protokół działa, jeżeli jest dobrze zaprojektowany, bo czasami na przykład są jakieś bardzo duże, się okazuje z czasem,
niedoskonałości, na przykład w Bitcoinie, jakby założenie, motywacją, główną celem Bitcoina, sieci Bitcoin jest zwiększenie bezpieczeństwa sieci. I to jest pierwsze założenie, ale mało osób, kiedy Bitcoin dopiero zaczynał, przewidziało, że to sprawi, że coraz większe będzie zapotrzebowanie energetyczne na Bitcoina i że zacznie on jakby dochodzić do takich poziomów, które pochłaniają miasta, jeśli chodzi o ilość energii zapotrzebowania na potrzeby do Bitcoina. Co prawda dzisiaj większość energii dla Bitcoina jest produkowana ze źródeł samoodnawialnych, ale są takie rzeczy, których nie przemyślimy, nie? I wtedy na przykład Ethereum teraz, czyli druga najpopularniejsza kryptowaluta na świecie, ona też operowała na takim samym założeniu jak Bitcoin, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ich sieć operowała, a teraz przeszli na inny. I 2 albo 3 lata chyba już przechodzą, bo na blockchainie tak łatwo się zmian nie robi. Trzeba te protokoły zmieniać, ludzie tak głosują, musimy ten odpowiednio dość tego społeczności wsparcia otrzymać i tak dalej. I potem jakby, żeby to wszystko działało należycie i przemyślanie, to naprawdę dużo jest potrzebne pracy. No ale już się to stało i Ethereum już jest na innym protokole i już nie wymaga tak dużo energii jak Bitcoin na przykład. Znacznie mniej, tak z 99% mniej energii wymaga już niż wymagało wcześniej. Okej, jest kolejne pytanie od Magdy. Czyli tylko na etapie projektowania protokołu, a potem faktyczna samoorganizacja. A co z organizacjami, które, jak mówiłeś, są niskotechnologiczne i ten protokół wymaga większego czynnika ludzkiego? To stanowczo. I jak już wspomniałem, to jest większość takich semi-blockchainowych organizacji. I na dzień dzisiejszy, z tego co też sprawdzałem, to w sumie project manager to jest najlepiej płatna praca nietechniczna w Web3. I chciałbym zamieścić linka, ale czekaj, sprawdzam jakoś private chat. Nie private chat. Już nie mogę tego zamieścić w tych komentarzach. Dobra, na private chat, dobra. I to jest taka stronka, gdzie się szuka pracy w Web3. To tam masz też porównywanie wynagrodzeń, ile mniej więcej się dostaje za pozycje techniczne i nietechniczne. I możesz sobie zobaczyć, że najwięcej wynagrodzenie na dzień dzisiejszy właśnie produkt menadżerzy i produkt i project manager dostają, no bo to tam ciężko czasami dobrze rozróżnić te dwie pozycje. I jest potrzebne stanowczo. Oj tak, Magdalena, myślę, że tak, bo ci deweloperzy to często, to wiesz, tu jest tak dużo, w sensie deweloperów, programistów, w tym Web3 i oni wszyscy, wiesz, by tylko technologia i tak dalej, tam zafascynowani tą technologią, ale bardzo mało z nich myśli na temat klienta, bardzo mało z nich myśli na temat jakiegoś takiego prawdziwego zastosowania, bardziej zajarcowani na tym, że stworzy coś nowego i że to nie działało wcześniej i tak dalej, ale nigdy bardzo rzadko myślał na tym etapie, że komu to potrzebne, jak na tym zarobić i jak w ogóle zbudować. Ja teraz też pomagam właśnie deweloperom, różnym założycielom, żeby pozyskać finansowanie na swoje projekty, to wielu z nich tak gada, że są bardzo daleko odseparowani od tego. No tak, to na pewno, w ogóle cały Web3 jest bardzo od tego odseparowane, że bardzo dużo projektów, przez to, że ten był bull run i że inwestorzy rzucali pieniędzmi po prostu na byle jakie projekty, bo wystarczył hype, nie, że robisz stronkę internetową, landing page i mówisz, że będzie superowa gra na blockchainie i ta gra będzie miała NFT, będzie DAO, będzie coś tam, obietnice, strona wygląda spoko, ludzie mówią superowo, nikt nie utrzymał tego projektu, inwestuje pieniądze, pakuje swoje pieniądze, cena tokena rośnie, także ten projekt znikąd ma mnóstwo pieniędzy, miliony czy biliony, czy coś tam, inwestorzy wchodzą, wiesz, mnóstwo pieniędzy walą do tego projektu, potem projekt się ukazuje, oni się szybko sprzedają swoje tokeny i są na czysto, są na plusie. I to jest w ogóle bardzo ciekawy fenomen, no bo w normalnym świecie Web2, nie, tym jak uregulowanym i to wszystko, no to inwestorzy tam, jak zainwestują w jakiś projekt, to oczekują zwrotu z inwestycji po 10 latach na przykład, nie, po 20 latach, żeby tam 10-krotnie się zwróciło na przykład z tego, co zainwestowali, albo więcej. A w Web3, jeżeli jest się w okresach tego bull runa, a jak się było, no to inwestują w ten projekt, nie, 2-3 lata i mają zwrot od 10 do 100-krotności więcej, nie, z tego, jeżeli w dobrym momencie się spłukają z tych tokenów, więc wszyscy się nagle chciwie zaczęli na to rzucać i mnóstwo tych projektów nie rozwiązuje prawdziwych problemów, tylko po prostu
stworzyło coś, żeby było na trendy i ludzie się na to rzucili, inwestorzy jacyś niedoedukowani i no i to działało przez chwilę. A teraz jako, że ceny są niższe i już bardzo dużo osób takich spekulanckich wyszło z rynku, no to właśnie się znowu wrócił ten atmosfera dla budujących to wszystko, czyli ludzi, którzy naprawdę próbują stworzyć prawdziwe projekty, które mają coś prawdziwego rozwiązywać i pomagać, a nie tylko być hype. Marek w międzyczasie zadał pytanie. Jakie są różnice w prowadzeniu projektów Web 3.0, a zwykłe projekty software'owe? Jeśli pytasz o wizję jakby project managera, no to, że musisz jakby po prostu ogarnąć, czym ten blockchain jest, jakie są te blockchainowe możliwości, pewnie też tokenomię rozumieć, czyli to, gdzie ten token siedzi, dla kogo on jest rozdysponowany, bo tam jest alokacja tokenów. Każdy projekt ma jakąś tam określoną liczbę tokenów, która będzie maksymalna w tym projekcie i ona się na przykład odblokowuje z czasem, więc musisz jakby też rozumieć te wszystkie zależności, jakie te projekty krypto mają z tymi tokenami albo z NFT i jak to wpływa na nie. Ale reszta to raczej zwyczajny taki project management. Tylko trzeba wiedzieć po prostu, jak do tego dołożyć te wszystkie jakby takie cechy krypto i jak ci na przykład deweloper czy programista coś powie na temat jakiegoś tam stakingu albo liquidity pool, albo coś tam, żebyś rozumiał, o co chodzi i mógł mu pomóc, że zrozumieć, że w którą stronę to ma iść i żeby cały zespół to rozumiał. No, a jeśli mówisz o takim od strony programistów, to, no to wiadomo, nowe języki programowania, Solidity, dużo ludzi Rustu bardzo chce używać i żeby po prostu programować smart kontrakty, czyli żeby poza tym wszystkim, co w Web 2, to jeszcze, żeby można było to na blockchainie wykorzystywać, czyli jakby ta trzecia era internetu. Okej, okay, super. Okej, okay, ja miałem pytanie na początku i fala tych pytań mnie wyrwała z tego. Ale dziękuję wszystkim za pytania tak w ogóle. Jakby co to, tam mam nadzieję, że jest gdzieś udostępniony mój kontakt do mnie, to możecie się kontaktować, ale zgaduję, że na LinkedInie odpowiem. Najczęściej siedzę oczywiście w tych web3owych źródłach, czyli Twitterze, na Discordzie i na Telegramie, ale na LinkedIn też od czasu do czasu zaglądam, to jak coś mi tam myślecie czy coś, to jakoś wiadomość, wyślijcie, błagam wiadomość, jeśli chcecie się o coś zapytać, a nie tylko dodanie do znajomych, bo ten, pytam, wchodzę tam raz na 10 dni czy coś i wtedy przeglądam wszystko, co się dzieje na LinkedInie, chociaż może powinienem częściej. No może. Mam jeszcze 3 minutki, więc jeżeli jeszcze są jakieś pytania, to piszcie. A ja już mi się przypomniało, bo pytałem o te narzędzia, które mówiłeś i mówiliśmy o Sobolu w kontekście GlassFroga i tych różnic, bo tak szczerze mówiąc, do tych narzędzi do samoorganizacji, żeby te struktury holokratyczne, czyli te kręgi tworzyć, to jest bardzo mało, naprawdę bardzo mało i w tym momencie Sobol zwiększa pulę tych narzędzi o widoczną ilość, dlatego też dopytywałem o to, bo tych narzędzi jest góra 2-3 takie, o których słyszałem, że są szeroko używane, więc Sobol zwiększa tą pulę o kilkadziesiąt procent. Okej, mówiłeś o takich terminach jak degen na przykład i nie zdążyłeś, albo ja nie zdążyłem usłyszeć, co miałeś na myśli mówiąc degen. No to jest nazwa narzędzia, znowu, nie? Bo to po lewej stronie było, co robimy, a w prawo jakie narzędzie. I te pułapy to jest taka ogólna rzecz, bo to było związane z pułapami. Tak, ja szukałem tego właśnie i jedyne, co widzę, to jest Degen DAO VC. To jest to? No to chyba był bot, wiesz, Degen chyba bot, bo Discord jeszcze nie jestem pewien, muszę sprawdzić, że tak, to jest Degen bot na Discorda. To jest poap.xyz, nie? A później było Degen DAO.vc, ale na tej stronie tutaj nic nie ma za bardzo. Chyba, że coś się zmieniło. To ja to znajdę i cię wyślę później. Bo poszukam teraz też inne, bo narzędzia ty wypisałeś i to jest super, natomiast one, każde z tych narzędzi, ono ma troszkę inną nomenklaturę, w sensie adres na przykład collab.land, nie? Tak. Dalej poap.xyz. Każdy ma trochę inną domenę. Jakbyś miał gdzieś spis tych wszystkich narzędzi z linkami, to ja po prostu później to podsumuję. To masz ten, już ci mam, już znalazłem jakby dokumentację tego degena i z tymi połapami, to już mam to dla ciebie, to mogę ci na prywatnym czacie to wysłać, to. A jeszcze raz, jak z tym spisem, z tymi domenami? Tak, jakbyś miał po prostu spis tych wszystkich narzędzi, które używasz,
bo ja tam dało się część znaleźć, tak? Większość myślę, ale na ten POAP, kropka no zakładam, że to jest ten POAP, nie? Że to nie tak, jest no jak piszesz POAP po prostu w Google, no to pierwszy wynik w sumie to jest POAP XYZ, nie? I to jest tam. No właśnie, nie do końca. Tak? Okej, okay, ja wpiszę, no dobra, no to trudno, może. No, ty masz, może oczywiście, przepraszam. Personalizowane, bo już tam byłeś. Tak, może być. Kontekst, a ten. A niestety POAP to u mnie definicja wychodziła najpierw słowa. Okej. A jaka jest definicja słowa POAP? Już nie pamiętam, ale pamiętam, że bardziej to były takie wyniki. Okej, sporo wiedzy, sporo narzędzi, zupełnie też nowych dla mnie. Tam na końcu, jak robiłeś takie meta podsumowanie w tych dwóch slajdach, tam się pojawiło określenie antykruchość. I ja nie wiem, czy każdy czytał tą książkę i czy wie to, ale w ogóle generalnie to jest taki neologizm, który chyba jeszcze w słowniku nie istnieje, jak antykruchość, więc to tylko warto podkreślić, że chodzi o taką, jeżeli ja dobrze rozumiem też, cechę, która stanowi to, że coś jest cały czas wzmacniane zamiast osłabiane. Jak gdyby rośnie i rośnie w siłę też przy okazji. To antykruchość to znaczy, że znaczy przynajmniej tak jak ja to zrozumiałem i dlatego no, napisałem, że kiedy ta organizacja nawet straci swojego lidera, to dalej funkcjonuje, że nie jest jakby narażona na to, że pozbawiona przywództwa rozpada się, bo ktoś miał na tyle miał dużo nałożonych na siebie odpowiedzialności, że kiedy nagle z organizacji odchodzi, to nikt nie jest w stanie przyjąć tych obowiązków po tej osobie. Rozumiem. Okej, jesteśmy już po czasie, także ja jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. W ogóle temat jest bardzo nowatorski, ja myślę, że jeszcze wrócimy, nie wiem, za rok, jak to będzie miało bardziej takie kształty już praktyczne i ludzie będą bardziej w temacie Web 3.0, bo przyznam szczerze, że sam temat DAO jako zjawiska jest jeszcze bardzo, bardzo ciekawy. Czyli tak jakbyśmy 5 lat temu mówili o turkusie, to tak czuję, że teraz jest o DAO. No, tak jest trochę. Jak dasz to później, jak masz te linki do tego postu na temat tego wydarzenia dzisiaj, to też daję, też tam to z chęcią polajkuję, udostępnię, to będzie chociaż jeszcze trochę więcej. Pewnie. Super. To jeszcze raz dzięki wielkie, dzięki wszystkim za oglądanie i wszystkim tym, którzy później oglądają to jeszcze sobie powtarzają, żeby zrozumieć, o co chodzi, to też dzięki za oglądanie i zapraszamy na kolejne spotkania też za miesiąc kolejne, a jeżeli Was interesuje temat DAO, to śmiało piszcie do Wiktora na LinkedInie. Ja tak. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Tak, fajnie, że się kierowaliśmy tematem. Dzięki, Marek. Temat jest bardzo świeży, tak jak mówię, 5 lat temu, 6, Turkus tak wyglądał, jak teraz dało. Także zapraszamy do śledzenia tematu. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej. I cześć.